na kanale Jack TV. No cóż, to dzisiaj pogadamy o tej sprawie Majora. Słuchajcie, wszedłem sobie na internet. Pozwólcie, że zapalę. Wszedłem sobie na internet, na Google i tam sobie wpisałem sprawa Majora, śmierć, śmierć Majora, sprawa w toku. I tak, Jędrzejowie, prokuratura, śledztwo prowadzi. Nie ma tak, że to ucichło i nic więcej. I słuchajcie, śledztwo jest prowadzone. Jest artykuł podobno 155. Także słuchajcie, nie wiedzą, czy to, wiecie, może to nie jest tak, że specjalnie, ale z artykułu 155 to jest artykuł nieumyślne spowodowanie śmierci, więc z tego artykułu jest śledztwo wszystkich tych powiązanych tam, tych, co prowadzili kanał, prowadzić kanał tylko, jedynie podobno, co czytałem, jest Rafał K. Borodo. Wiecie, kto to jest K. Rafał K. No i on prowadził kanał Majora. Ale słuchajcie, jeszcze jedno. Czemu ten palant, kurwa, jak już Majora nie ma, nie usunął kanału? Wiecie dlaczego? Dlatego, że kasa idzie. 21 chyba teraz tego miesiąca będzie kolejna kasa z reklam. No i oczywiście trzyma kanał, bo zarabia na nim. To już powinno być przez prokuraturę w jego stronę skierowane, że ma być usunięty ten kanał. I wszystkie kanały, które tam jego jakieś były. No bardziej ten kanał, tak? No nie ma zarabiania na kimś. To jest jedno. Słuchajcie, co jeszcze poczytałem? Poczytałem i się oczytałem takich rzeczy, że na pan Rafał K. Borodo. Słuchajcie, nie będę mówił wszystkiego, bo tam dużo rzeczy to wiecie, ale jedno. Jest znawcą neonazizmu. Wiecie, co to jest, kurwa, neonazizm? Specjalnie wszedłem na wujka Google, żeby się dowiedzieć, co to, kurwa, jest. A jest to, jakbyście tak usłyszeli nazwę neonazizm, to jest wyznawca nazizmu. Nazista, po prostu nazista. Po prostu jest coś takiego, on wyznaje jak Hitler. Jedna rasa, wszyscy mają być najlepiej zdrowi. Przecież widzicie, przecież to jest wyzysk i w dzisiejszych czasach to jest inaczej. Inaczej to działa wszystko. Nie tak jak kiedyś, że Hitler powiedział zgładzić albo sprawdzać szczepionki czy coś tam na osobach tych umysłowo chorych, tych takich upośledzonych czy takich niedołężnych. Teraz w tych czasach jest to trochę inaczej. Inaczej, bo teraz to jest tak, że nie będą do pieca wkładać, nie będą ich zatruwać. Po prostu będą się pastwić nad takimi osobami i w tych czasach zauważyli, że można na takich osobach zarabiać i ich w chuja robić. No i tak właśnie to wygląda. I pan Rafał
Majorka właśnie to robił. Po śmierci Majora robi to dalej. Zarabia na jego kanale, bo nie usunął tego kanału, a pieczęć nad tym kanałem miał właśnie on. Słuchajcie, także także jakby to powiedzieć, najprawdopodobniej nie dowiemy się, a może się dowiemy z tej sekcji zwłok, co wynikło. Ale jest jedno. Słuchajcie, takie pieprzenie, że rodzina może odebrać tylko akt zgonu, że rodzina może się tylko dowiedzieć o tym, jakie będą te wyniki tej sekcji zwłok. No ale moment. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. Przecież tak, jedna osoba mi napisała, że brata od Majora nie było na pogrzebie. Ktoś odebrał ten akt zgonu i zrobili mu pogrzeb tam oni, czy tamten Rafał K. Tylko jak go nie było i uzyskali dostęp i w ogóle ten akt zgonu ludzie obcy, no to już jest trochę dziwne, bo tak naprawdę powinno go państwo pochować, a nie obcy ludzie dostali akt zgonu. Kurwa, teraz będziesz kurwa kosił tych buraku jebany. Ja pierdolę. Kurwa. No i słuchajcie. Do czego ja zmierzam? Do tego, że tylko rodzina może się dowiedzieć o tym, jakie postępowania, jakie te wyniki będą. I będą dopiero za miesiąc. Ale jak dostali to obcy wcześniej tamto, jak akt zgonu, to w tym momencie tak samo obcym przekażą, jaki był ten. Ale to jak coś będzie tak, że to wyjdzie na te osoby, u których był, no to pójdą siedzieć. Chyba. Także słuchajcie, tu się na razie niczego nie dowiemy. Na razie trzeba czekać. A Rafał K. powinieneś usunąć kanał Majora, a nie na tym zarabiać. Biedny jesteś? Nie masz kasy? Nazisto? Przecież ty masz takie poglądy, że ludzi masz tak naprawdę w dupie. Dlatego masz taki wyraz twarzy, taki niby miły, uśmiechnięty, ale taki chamski, taki fałszywy skurwiel z siebie. Okej, do zobaczenia. Jack TV żegna was. Hejka. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.